Radio M 107,6 FM. Krótko mówiąc, radiowa poradnia językowa. Dominika Szczawińska, witamy Państwa bardzo serdecznie w studiu. Pani doktor habilitowana Katarzyna Wyrwas, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Mamy bardzo życiowe i bardzo współczesne pytanie, proszę posłuchać. Która wersja jest poprawna? Znajomi polubiają czy polubują zdjęcia na Facebooku? Aż ten język się plącze, ale musimy go rozplątać, nie lajkując na razie. Na razie nie lajkując, można polubić zdjęcie, można polubić czyjś post w mediach społecznościowych, tutaj myślimy konkretnie o Facebooku, ale polubiać po polsku nie za bardzo. Polubić oznacza czynność skończoną, że raz nacisnęliśmy daną ikonę i zostawiliśmy ślad, że my akceptujemy, że wyraziliśmy aprobatę dla tego, co ktoś pokazał na Facebooku. Czy to się robi wielokrotnie na Facebooku, dlatego myślę, że pytanie słuchaczki jest jak najbardziej sensowne, że polubiają. Czyli liczni znajomi, tak. To polubiają oznaczałoby, że to jest czynność nieskończona, że to jest jakiś proces i takiej formy niestety czasownik lubić nie ma po polsku. Nie ma, mógłby mieć. Moglibyśmy taką pewnie utworzyć. Może jest troszkę dziwna, bo nie jesteśmy do niej przyzwyczajeni, ale myśmy jej nie stworzyli. Dlaczego nie stworzyliśmy? Bo mamy właśnie lajkowanie. To lajkowanie nam szybko weszło, tak? Do użytku. Czyli oni lajkują. Dają lajki. Dają lajki też. I to dają, ten proces odtwarza. To jest czynność nieskończona. Dał lajka, ale oni dają lajki cały czas. Tak samo lajkują. To też jest zalajkują, czynność skończona, dokonany czasownik, ale lajkują, czasownik niedokonany i można lajkować wielokrotnie. Mogą to robić liczni nasi znajomi tak zwani na Facebooku. To lajkować, które zostało zapożyczone, zdecydowanie nam chyba wystarcza i ta polska forma przestała być konieczna, dlatego nie powstała. No niby nam wystarcza i lajkujemy, nawet piszemy, prawda, przez J, lajkuj czy polajkuj, proszę, ale mimo wszystko spotykamy się właśnie na Facebooku z prośbą kogoś, czy możesz polubić moje zdjęcie albo mój post udostępnij i proszę polub, tak? Więc gdzieś to polubianie jednak gdzieś się wciska ciągle. Chyba nam się lepiej kojarzy, bo po polsku lubić, to jest właśnie mieć ciepłe uczucia dla kogoś i może też dla czegoś, czyli z upodobaniem coś robić, bo możemy lubić czytać, ale możemy lubić kogoś i te dwa znaczenia tutaj, mieć ciepłe uczucia dla kogoś i z upodobaniem coś robić, się tu aktualizują. Bardzo pozytywne uczucia. Tymczasem lajkowanie i angielskie like oznacza owszem, że kogoś lubimy też, ale oznacza też, że coś nam się podoba. I te dwa pozytywne uczucia niekoniecznie już się łączą w tym nowym słowie, które powstało. Niekoniecznie oznacza ciepłe uczucia, bo czasem się lajkuje, ale niekoniecznie lubi. I jest też taka mechaniczna bądź czynność coraz częściej. Świat jest teraz bardzo skomplikowany. Która wersja jest poprawna? Przypominam pytanie. Znajomi polubują, polubiają. Ciągle nawet ja mylę to słowo. Polubiają, polubują, czy po zdjęcia na Facebooku? Żadna. Odpowiedź? Żadna. Z przykrością stwierdzamy, że żadna. Pani doktor habilitowana Katarzyna Wyrwas jest naszym ekspertem językowym. Dziękujemy dziś bardzo. Dziękuję Państwu. Radio M 107,6 FM.